czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z Areny. Gramy, no oczywiście nie chodzi o Total War Arena, gramy w Gwinta Arenę, w tryb Arenę. W dalszym ciągu jesteśmy na szóstym stopniu, w tym momencie będziemy toczyli bitwę na stopniu siódmym. I jest to nasza ostatnia szansa, więc jeżeli teraz przegramy, no to finito, sprawa skończona, możemy spokojnie serię zakończać. I tak jestem bardzo zadowolony, bo wyszło bardzo dużo odcinków. Oczywiście standardowo w komentarzach mi tam ludzie przepowiadali, że raczej sobie nie poradzę. No ale to wiadomo, tak to jest z tymi pomysłami z internetu. Dobra, mniejsza z tym. Widzę, że fajne rzeczy nam się dobrały na pierwszą turę, bo mamy wszystkich krasnoludów, także jakoś tam synergię da radę tutaj, widzę, zrobić. Wywalimy sobie to, bo tego nie lubię. Odim zostanie, Igern zostanie. Igerna rzucimy oczywiście w pierwszej kolejności. Myślę jeszcze, czy tego Gravera Sintry nie wyrzucisz przypadkiem. No, wyrzućmy. O, jeszcze lepiej. Dobra, tak mi w sumie pasuje. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Zaczynamy. Blokada, czyli mamy zablokowaną główną umiejętność. Przeżyję, nie będę z tego powodu rozpaczał. Igern leci jako pierwszy. I zobaczymy. Najgorzej mi idzie, zawsze przegrywam w rozgrywkach, które gram na samym początku, tak jakby, bo wiecie, ja nagrywam ciurkiem, trzy odcinki na raz powiedzmy. Jak się rozgrzeje, to jest ok, ale ta pierwsza zawsze jest najgorsza i zawsze te pierwsze właśnie przegrywałem, więc dzisiejszy dzień jest taki dosyć niebezpieczny, można by powiedzieć. Ja powiem szczerze, że jeżeli wygram to na siódmym etapie, to na ósmym już mogę przegrywać na spokojnie. Ok, to jest to dziadostwo. To jest wredne, to jest na pewno wredne. Można by się próbować tego jakoś pozbyć. No i można by się tego pozbyć, szczerze powiedziawszy, po prostu blokując. Tak zrobimy. Ciekawe, co też wpadło we wnęki. Oczywiście przeciwnik może nam wystawić coś jeszcze wredniejszego, na co ta blokada by się bardziej przydała. No ale na razie sobie damy spokój. Jeżeli będzie miał, znaczy w sensie, na razie nie będziemy się tym przejmować. Jeżeli rzeczywiście coś bardziej wredniejszego się pojawi, no to możemy w każdym momencie wyrzucić czarną krew. No, oczywiście, nie na wszystko ta czarna krew zadziała, ale... Dobra, wiecie co, zagramy chyba zachowawczo. Czyli postawimy sobie po prostu wieżyczkę. To jest taka dosyć pasywne posunięcie, wydaje mi się. Zobaczymy, co zrobi przeciwnik. Mamy sporo punktów przewagi. Jeżeli nie zrobi niczego złego, tylko też zagra tak pasywnie, jak gra póki co, to wyrzucimy sobie Triz i wzmocnimy jakąś kartę w ręku, bo możliwe, że on niedługo będzie pasował, więc warto byłoby mieć to wzmocnienie na kolejną turę, na kolejną rundę właściwie. Za każdym razem, gdy zagrywasz Insektoida, zyska jeden punkt pancerza. Wrażliwość, zniszcz tę kartę. Wrażliwość to sprawia, aktywuj tę umiejętność za każdym razem, gdy jednostka traci swój pancerz. Tak, tak myślałem. Tylko, że nie mam niczego, co mogłoby tutaj... Nie mogę zbuffować wrogiej jednostki, właśnie się zastanawiałem. Co zadałoby tu obrażenia, żeby zlikwidować to dziadostwo, więc na razie po prostu zagramy sobie Triz. Okej, wzmocniła nam Figisa, czy jakkolwiek to się tam mówi. Zbuffujemy sobie jeszcze tutaj, bo w tym momencie nawet wskazane by było, gdyby przeciwnik spasował. O, idealnie. Teraz my spasujemy i mamy ten buff na następną rundę. Przy czym mamy fajne karty w talii, więc tą kolejną rundę będzie można, wydaje mi się, spokojnie grać. Myślę, że tak. Mimo, że jesteśmy kartę w plecy, to no mamy tego buffa, mamy fajne karty, więc... Więc jak dla mnie... Oczywiście, to dziadostwo jest do wyrzucenia. Ojojoj, strasznie słabe rzeczy nam podobierało. Dobra, wyrzucamy tą uzdrowicielkę. Dobra rzecz. Ten ma tarczę, ten może dać sojusznikowi tarczę. Dobra, zostawimy tamtego. Pięknie, wielbłądy, bardzo dobrze. Od czego by tu zacząć? Chyba zachowawczo od wielbłądów. Później rzucimy sobie Fixa i na Fixa rzucimy tego gościa. On się będzie regularnie buffował. Fix ma aż 9 punktów życia, ma jeszcze 2 pancerza. Dorzucimy mu jeszcze później tarczy z tego gościa i powinno być dobrze. Dobra, tak zrobimy. No, przeciwnik ma aż 10 kart, więc no, ma czym się popisywać. No ale nawet jeżeli to przegramy, to postaramy się oczywiście zmusić go, żeby wyrzucił jakieś cenne rzeczy.
Bo on w poprzedniej rundzie, jak wiadomo... O, to jest nieprzyjemne oczywiście. Daje krwawienie na kilka tur. No, tu mamy tarczę, więc to nam troszeczkę pomoże na pewno. Dobra, no rzucamy sobie Figisa teraz i później pójdzie w dalszej kolejności wściekły zmutowany pies. Lubię tą kartę, nazwa jest taka... intrygująca. Dobra, tam tarcza zeszła, ale to jeszcze nie jest jakiś wielki problem. Teraz wielki zmutowany pies pójdzie. No i w dalszej kolejności oczywiście resztę krasnoludów wyrzucimy. Troszeczkę te karty się wykluczają, powiem szczerze. Bo ten, co przemienia awanturników, on ich przemienia w karty, które nie mają więcej siły. One mają tylko więcej pancerza. Choć mają bardzo fajną umiejętność, barykadę. O, to! Kogo ja widzę? Takie cuda. Wbrew pozorom to nie jest jakieś strasznie OP. Dobra, no, wielki zmutowany pies. Jedziemy. Wielki zmutowany pies, tak jest. W dalszej kolejności... Imponujące. Da się to jakoś podziękować? Podziękowanie. Dobrze mi służysz. Okej. Okej, no dobra, to już jest wredne na pewno. Chociaż nie powiedziane, że będzie miał czym zadawać obrażenia tym kartom. Choć może będzie miał czym. Dobra. Teraz wrzucimy sobie tego. On stworzy nam tych awanturników. No chyba nie ma czym zabić tego Figisa, więc będzie nam się wściekły pies buffował. Dobra, rzucamy. Na pochybel, skurwysyno! Tak, starożytne krasnoludzkie luny. Wiesz, tutaj ma topór Zoltan, a to na jego mieczu były te runy wyryte, z tego co pamiętam. Teraz tak, teraz rzucimy sobie Munro na drugi rząd i ulepszymy oczywiście tych wartowników. I co dalej, to powiem szczerze, nie mam zielonego pojęcia. Pewnie rzucimy tego gościa, tak zachowawczo po prostu. No myśli. Nam karta podeszła, bardzo fajnie nam podeszły te krasnale, one się zebrały do kupy. Rzadko się zdarza, ale no jednak to fajnie działa. O, proszę, proszę. Przyjmij nasze ofiary. Na niego pójdzie Odim. Ona po prawej stronie stworzy, nie? Egzemplarz. Do tego samego rzędu po prostu, więc nie wiem czy po lewej, czy po prawej, ale chyba po prawej. No nic, tego ubijemy. Postaramy się go ubić Odimem. Mamy tutaj dobrą barykadę, więc Odim prawdopodobnie przeżyje, ale zanim to zrobimy, to oczywiście... Pyk. Może niski, ale przyjebać to umiem. Pięknie. No troszeczkę tutaj się... No bo będziemy zadawać obrażenia, więc sami możemy uruchamiać tę kartę, co jest nieprzyjemne z całą pewnością. No zobaczymy. Kusi mnie, żeby teraz spasować. Zatruj wrogą jednostkę, zatruj wrogą jednostkę. Dobra, czyli może mi wyeliminować jedną jednostkę. Kto jest za dużo? Wiedziałem, że to zrobi. Żyje krótko. Wiedziałem, że to zrobi. Tarcza mi tu chyba nie pomoże, powiem szczerze. No, to było bardzo nieprzyjemne. Nie jestem w stanie wyeliminować tego kolesia w tym momencie. Stracę tutaj praktycznie 10 punktów. No i oczywiście otworzy mi się ta druga linia i Odim nie będzie już bezpieczny. Tarcza chyba nie pomoże, bo jak mnie zatruje, to po prostu zdechnę, nie? Co mi tam po tarczy? Więc myślimy, co tu zrobić. Zbuffować go nijak nie zbuffuje. Tak myślałem właśnie, żeby go zbuffować czymś, rzucić czarną krew, ale to jest niewykonalne. Więc no nic, po prostu rzucimy sobie tego gościa. Stwórzmy coś wspaniałego! Zobaczymy, co tam się stanie dalej. Najgorzej, że o, teraz będzie nieprzyjemne kombo. No, to było bardzo niefajne. No i tarcza pójdzie oczywiście na wściekłego psa.
O, nie, nie pójdzie ta czterdziestego psa. A no właśnie, więc rzucimy Odima na tego gościa i damy mu tarczę. Czy kusi mnie jeszcze, żeby spasować, bo możliwe, że będziemy wtedy mieli tak kartę więcej, ale nie spasuje. To jest jednak chyba lepsze wyjście, żeby grać dalej po prostu. Źle zrobiłem, cholera. To głupie było. No przecież mam czarną krew. Rzucić na tego gościa i problem z głowy. Aj. Okej, zabierze mi Odima. No dobra. To idzie czarna krew. Okej, to jeszcze nie wyszło tak źle w takim wypadku. Mięczak. Chyba, że użyję jakiegoś innego buffa. To by było bardzo nieprzyjemne. Jeżeli zbuffuję teraz coś innego... Okej, na szczęście chyba nie. Dobrze. Co robić teraz? Czy grać to dalej, czy spasować? Chyba gramy, no. Zobaczymy. Zadarłeś z niewłaściwą czarodziejką. Bez szaleństwa. No, 35 do 24. Musi zrobić 11 punktów na dwóch kartach. Wykonalne moim zdaniem. Wzmocni o 6. Musi zrobić 5 punktów jedną kartą. Albo i 4, bo tutaj będzie jeszcze krwawienie. Więc to jest chyba wykonalne. No, zrobi. Magia czyni cuda! Zrobił. No najgorsza sytuacja, bo teraz co nam się dobierze? Kto dobierze lepsze rzeczy, ten wygrywa. Czy ja mam zbroję, która jest bardzo fajna i która mogłaby się dobrać. Jest, dobrze. Raila, też bardzo fajna i też... Wzmocni sojuszniczą jednostkę o 3. Czyli tak, Raila to i później zbroja. No dobra, chyba nie ma wyjścia. Też, czy ja mam coś jeszcze innego, takiego ciekawego? Nie. Zostawimy to, co mamy. Bo jeżeli dobierze nam się coś słabego, to nie będzie źle. Przeciwnik zaczyna, to jest pewien plus. Okej. Czyli brak synergii. Pocieszające. Raila. Tu wejdzie teraz wzmocnienie na Raile. Ona zada 2 punkty obrażeń, później siądzie zbroja. O. Okej. Nie powinnam była brać nazwiska męża. No, zadamy te obrażenia. Co zrobić, nie? Ciekawe, co ma ostatniego. My mamy zbroję, która bardzo się tutaj sprawdzi. Okej, wygraliśmy. Wow, ale było naprawdę cholernie ciężko. Imponujące. To było, ta druga runda naprawdę już w pewnym momencie zaczęła mieć wątpliwości. Jak było w punktach 34 do 30, no to miałem obawy, czy przypadkiem nie przewalę jakoś mocno tej rundy. No ale na szczęście tego Odima mi zabrał. Źle zrobiłem, bo wrzuciłem Odima zamiast krwi. Ostatecznie udało się to jakoś tam ugrać, ale... No i ósmy stopień w tym momencie. No jesteśmy bardzo blisko zwycięstwa, więc zagrajmy. Nie ma się nad czym zastanawiać. Jedziemy. To było wymagające. To było naprawdę wymagające. Ale mamy fajne karty. Talia ogólnie się udała. No tutaj jednak w arenie trzeba mieć sporo szczęścia, żeby te karty rzeczywiście podeszły. No nam podeszły. Trzeba przyznać. Okej, co my tu mamy? Mamy zbroję, wielbłądy, jest Tristo, dobrze. Uzdrawiaczka, witalność, no na pewno coś tutaj trzeba, witalność na pewno, ojojoj.
No, karta nie podeszła jakoś super rewelacyjnie. Zaczniemy sobie od wielbłądów. Później rzucimy sobie wieżę obrężniczą i tak powolutku, powolutku. No proszę. To warto byłoby zabić. Wtedy przyzwiemy tego naszego węża. Tylko czym to zabić? Nie mamy czym. Słońce to nasz sojusznik. Okej. Nie mamy czym na razie tego zabić i raczej się nie zmieni sytuacja, więc trudno. Krwawienie? Państwo nie lubi. To jest... Wow, to było dobre. To, kurde, było ciekawe. Okej. Niezły pomysł, niezły. Winszuję. Sfalbot mnie kusi, bo tutaj na tarczach będziemy się troszeczkę... Mamy później to uzdrowienie. Ale nie, na razie zachowawczo rzucimy sobie wieżyczkę. No to za 10? To było ciekawe zagranie. Zablokować własną jednostkę. Zadaj wrogiej jednostce 5 punktów obrażeń, śmiertelny cios wzmocni... Losowego sojusznika? Był śmiertelny cios, ale... Przeczytam. Śmiertelny cios wzmocni losowego sojuszniczego drzewca o 2. Okej. Dobra, wiecie co? Rzucę Triss. Na razie przeciwnik ma sporą przewagę, więc nie wiem, czy tutaj nie warto byłoby spasować jakoś w miarę szybko. Szczególnie, że wypruł się naprawdę ze złotych kart. Nie no, jeszcze będziemy grali chyba. Krasnalki bym chciał sobie zostawić na później. Dobra, rzućmy tego Sfalbloda. Przyjmij nasze ofiary! O! Blokada, wszystkim zadał obrażenia. 18 plus ma jeszcze to dziadostwo, które wzmocni o 5. Można rzucić Yennefer wróżbę, bo może się trafić wtedy. Wiadomo, ten Robal. To by było bardzo, bardzo miłe. I wyrównalibyśmy wtedy straty. Zaryzykuję. Kiedy z tobą skończę, nie będzie co zbierać. Szału nie ma. Ale coś tam pewnie jeszcze zagra. Jeżeli nie zagra, to wygramy. Dobra, no wypruł się ze złotych kart. 27 do 13. Rzucę zbroję, będzie 23 do 27. To już jest ok. No, powiem szczerze, zbroja... Opcjonalnie można pasować rzeczywiście. To mi się nie przyda za bardzo. To stwórz awanturników, to przemień dwóch awanturników. Wolałbym zbroję i całą resztę zostawić, więc chyba spasuję. Opcjonalnie rzucę teraz to. Uzdrowię sobie tego gościa. Nie, wzmocnij kogoś. 5 punktów. Dobra, pas. Sporo złota wypił. To tego się trzymajmy. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Może warto było dalej grać. W sumie nie miał jakiejś dużej przewagi. Dobra, na pewno odrzucimy sobie tą babkę. Witalność też odrzucimy. Dobra, nie jest źle. Spasował. Kogo rzucić w takim razie? Chyba rzucimy sobie łowcę. On ma tą blokadę wprawdzie. Opcjonalnie Hironexa. Nie, rzucimy łowcę.
Na gonkę czas zacząć. I gramy ostatnią. I to będzie gruba akcja, bo będziemy mieli po 10 kart. Fajnie jakby się dobrał trzeci krasnolud plus ten robal. Ten robal bardzo by się przydał. No pięknie. Mówisz masz, nie? Jeszcze tylko czarna Raila. Chociaż nie, no poradzimy sobie chyba bez Raili. Chociaż tego Hironexa możemy wymienić. Odim, jest Geralt Ignie. Sporo fajnych kart, więc ten Hironex tutaj... No, czarna krew, powiem szczerze, że nawet się przydaje. Nie zawsze, ale się przydaje. Więc Hironexa wymienimy. Odim. Dobra. Nie będę wybrzydzał, nie ma sensu. Dobra, rzucamy Robala. Co w dalszej kolejności zrobimy? To jest pytanie. No chyba pójdzie Figgis na pierwszą linię. Później pójdzie ten na pierwszą linię, później pójdzie Zoltan. Nie, najpierw Zoltan, później ten gość, dobra. Chociaż w sumie jeszcze warto byłoby rzucić wściekłego, zmutowanego psa, oczywiście mojego ulubienia. A, jasne, cholera, ja się zastanawiam, a tu jeszcze nie oddałem tury. Dobierz kartę, następnie zagraj kartę. Uuu, nie fajnie. To nie było miłe. Ale spokojnie, mam jeszcze wiele mocnych kart, które tutaj wyrzucimy, których nie będzie miał już, mam nadzieję, czym zabijać. Więc tak, obrońca. Tylko pytanie, czy na pierwszą linię, czy na tyły? Rzucimy sobie na tyły. Nie ustąpię! Ani kurwa pięci! Dobry jest. Te ładne są te grafiki. One są troszkę Ale on dalej będzie obrońcą. O kurcze, to było niefajne. Dobra, zrobimy tak. On ma dalej swoje umiejętności, właśnie nie sprawdziłem wcześniej. Wzmocni sojuszniczą jednostkę o 3 i daj jej tarczę. Przenieś wierzchnią kartę ze swojej talii na swój cmentarz. I tu jest aż za 7 gości jest. Co ty na to? Falibor. Jego przeniósł ten cmentarz chyba. Okej, mniejsza z tym. Na razie na spokojnie, ale to 7 to naprawdę dużo, Pirat Dimun. Dobra, teraz rzucimy sobie tego gościa, później wściekłego psa, bo on po prostu będzie co turę zadawał obrażenia, nie? Wściekły pies się będzie co turę buffował, za drugi jest 1 punkt obrażeń, 5 ładunków. Warto byłoby to zabić, ale nie mam czym. No nic. Ale Figgis, tak, on ma dalej jakby... Dobra, ale on ma tarczę, więc... Znaczy pancerz, więc nie ma sensu go tutaj... Zbuffujemy jeszcze wściekłego psa na ile się tam da. Okej. Nie wiem, dlaczego wściekłego psa nie obił. Myślę, że to by było lepsze rozwiązanie. Teraz rzucimy sobie mudro. O cholera, to bardzo źle. Po dwóch sojuszniczych turach, na koniec tury zniszcz najsilniejszą jednostkę na polu bitwy. Tak, to wiemy. Rzucimy sobie Geralta w takim razie na bliskie starcie. Jeszcze chyba będziemy mieli turę, nie? Dobra, zaryzykuję taktyczną decyzję. Jeżeli dobierze się Geralt Igni, to pozbędziemy się tego skurczybyka. Zaryzykuję. Nie dobrał się Geralt Igni, cholera. Też nie jest źle, nie jest źle. Dobra, zginie wściekły pies. Szkoda, bardzo szkoda. No ale trudno. Wow! Zaczyna się robić nieprzyjemnie, powiem szczerze.
Oni jeszcze będą bić na szczęście. To jest pewien plus całej tej niezbyt fortunnej sytuacji. Pięknie. Tak, w to mi graj. Bo tego gościa bym zabił Odimem. Mogę go oznaczyć, więc... O kurde, no... Aha. Nieźle, powiem szczerze, że naprawdę nieźle. Ta jego umiejętność się chyba nie odświeżyła. On użył umiejętności na tym swoim bohaterze. Dobra, na razie rzucimy to. Później trzeba by rzucić Odima. No, tak zrobimy. To może nic nie zrobić, to jest najgorsze. Że to może nic nie zrobić. Za późno to rzuciłem. No, to był spory błąd. Sklepik. O! Okej. Dobra, musi wejść Odim. Ja nigdy nie oszukuję. Oj, możemy to przegrać. Odim zrobi 8, zbroja zrobi 10. Ale jest to ryzykowne. O kurde! Nie wygramy tego chyba. Przegraliśmy. Przegraliśmy, ale to było ciekawe. Ale czajcie, gdyby nie zniszczył, gdyby nie miał sklepu i nie zniszczył tego sklepa właściwie. O, to też nieprzyjemne. Chociaż chyba nie będzie miał... Nie, na zbroję tego użyję, no. Mocną miał talię, naprawdę miał mocną talię. Naprawdę miał mocną talię i fajnie ją wykorzystał. Ale gdyby nie miał sklepa i nie zniszczył tego mojego... no, tego z tą krwią. Tego artefaktu. To możliwe, żebyśmy wygrali, bo wtedy zabilibyśmy tego gościa, co się zbuffował do 14 punktów. Nagroda. Zobaczmy, co zdobyliśmy. Jedna beczka, 85 zł, 165 zł, 30 fragmentów kart. No to powiem szczerze, że już mi się to aktualnie zwróciło. Mamy 165 plus 85, to nam daje 250 plus beczka plus 30 kart. No to ja zapłaciłem 150. Zwróciło się. Ewidentnie. Dobra, no tyle, koniec areny. Niestety ostatecznie przegrałem, ale trzeba przyznać, że pojedynek na najwyższym poziomie na koniec. Znaczy, no może przesadzam, ale taki naprawdę zacięty. Otworzymy sobie jeszcze beczułkę, zobaczymy, co nam tam z niej dropnie. Pewnie jakiś syf, znając życie, bo to jest chyba podstawowa beczułka. Rozwalić. Sklep pokaże. Coś niebieskiego. Syf. No i syf, także syf, ale tego się spodziewałem tak jakby. Zawsze to rozbierzemy na kawałki, także. Dobra. Także nie jest tak źle. Tyle, koniec gwinta areny. Jeżeli chodzi o samego gwinta, to on się będzie pojawiał w dalszym ciągu nieregularnie, tak jak wspominałem wielokrotnie. No jednak do regularnego grania w gwinta raczej nie wrócę, ale od czasu do czasu będzie się pojawiał. Dzięki serdeczne za oglądanie, dzięki za kibicowanie mi, bo no cóż. Dobrze wam poszło, bo ja też doszedłem aż do 8 poziomu, także i ta ostatnia bitwa była bardzo zacięta, była naprawdę cholernie blisko. Cholernie blisko. Gdybym może trzeba było grać do końca tą pierwszą i wtedy wyszłoby lepiej. Trudno powiedzieć. Nie wiadomo. Z mojej strony to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Czołem.